terenie Stoczni Koźle spółka z o.o. W dniu dzisiejszym mamy uroczystość wodowania drugiego z kolei lodołamacza liniowego, budowanego w ramach zadania zaprojektowanie, wybudowanie, dostarczenie na miejsce przeznaczenia dwóch lodołamaczy dla przedsiębiorstwa państwowego Wody Polskie do dyspozycji RZGW Warszawa, które będą przeznaczone na zbiornik we Włocławku. Dzisiejsze wodowanie lodołamacza liniowego, który ma mieć nazwę Sokół, ta nazwa będzie mu nadana za chwilę w trakcie uroczystości chrztu tego lodołamacza, po czym zwodujemy go naszym systemem wyciągowym na wodę. Na dzisiejszej uroczystości wodowania drugiego z kolei lodołamacza
pana dyrektora Roberta Szczuka, SSGW Warszawa, który będzie właścicielem tego lodowca. Chciałem również powitać pana Jacka Gatkowskiego, który jest pełnomocnikiem do realizacji tego projektu. I zaprosić państwa do operacji wodowania, nadania imienia i wodowania. Płyn po wodach i morzach, sław imię polskich stoczniowców i marynarzy. Nadaje ci imię Sokół. Wymiary, długość 28 metrów, szerokość 6 metrów, zanurzenie 1,40 m z możliwością balastowania w trakcie lodołamania przez napełnienie zbiorników balastowych wodą. Lodołamacz jest już w dużej części wyposażony. Pozostają prace wykończeniowe, które będą prowadzone już na wodzie. Mam nadzieję, że nasze oczekiwania co do zanurzenia statku zostaną osiągnięte. Nie będzie on, powiedzmy, za głęboko zanurzony, żeby mógł wykorzystać swoje właściwości do właściwego łamania. Realizacji budowy tych dwóch lodołamaczy to jest około 30 milionów złotych. Akurat tego lodołamacza, który dzisiaj będzie wodowany, to jest około 14 milionów złotych. Lodołamacz ten wyposażony jest w silnik napędowy o mocy 850 koni mechanicznych. Ma napęd śrubą o stałym skoku. Ma również dwa agregaty prądotwórcze. Jeden o mocy około 40 kW i drugi mały pomocniczy agregacik. Oczywiście cały układ hydrauliki sterów, hydrauliki napędu wciągarki kotwicznej. Oczywiście bardzo, bardzo nowoczesne wyposażenie w sprzęt elektronawigacyjny, radar, echosonda wielowiązkowa, LOG. Jest szereg takich urządzeń, które są urządzeniami nowoczesnymi. No, wymagało to od nas dużej czujności, żeby to wszystko było pomontowane zgodnie z wymogami, jakie tam są.
załoga w zasadzie stanowi 3 osoby, ale w okresie dyżurów mogą obsługiwać ten statek 2 osoby. Kabiny są przystosowane w sumie dla 6 osób. No jest to jakby na wypadek awaryjny, kiedy prowadzone są, powiedzmy, na okrągło, to znaczy dzień i noc. Wówczas będą potrzebne zmiany tych załóg. Zapraszam Państwa na proces wodowania.
Mój.